jedną z głównych cech religii, tak? I najważniejszych jest zadań, jest oddzielenie Boga od człowieka. Takie wyraźne oddzielenie Boga od człowieka. Kiedy byliśmy teraz w Izraelu i kiedy podjechaliśmy po raz pierwszy pod mur, który odgradza Izrael i Palestynę, Duch Święty bardzo szybko skierował mnie właśnie na to, że to właśnie jest jedno z głównych zadań religii. Tu w ogóle nie chodzi o Izrael, ale o Palestynę, tak? Tu chodzi generalnie o religię i o budowaniu pewnych murów, tak? Człowiek ma się koncentrować na wszystkim, ale nie na relacji, tak? Człowiek ma nie budować swojej tożsamości w Chrystusie, tak? Człowiek ma nie budować się i nie wzrastać w ojcostwie. I jedną z takich płaszczyzn działania religii jest takie przedstawienie Boga, tak? Jako kogoś zupełnie nieosiągalnego, tak wielkiego, że aż niedostępnego, tak? Który nie ma postaci żyjącej osoby, tylko jakiegoś kultowego pomnika. I takich obrazów sporo doświadczyliśmy też właśnie w Izraelu, w tych miejscach powszechnych wycieczek, które traktowane są jako miejsce duchowe, a to kompletnie nie są miejsca duchowe, to są miejsca zwykłej religii, gdzie kompletnie nie prowadzą do relacji czy do bliskości z Bogiem. Teraz ja podczas tego wyjazdu chciałem się koncentrować bardziej na życiu wzrostowym Jezusa. Chciałem zobaczyć bardziej, w jaki sposób On żył, z czym się w czasie swojej służby borykał. Tak po cichu wyjeżdżając, miałem takie pragnienie, aby dotknąć tego z bliska, aby w tym obszarze się poszerzyć. Chciałem powiedzieć o takiej jednej rzeczy, która, bo bardzo często jak rozmawiam z ludźmi na różne tematy, tak, dotyczące ich czy naszego życia, pojawia się taki wątek, tak, że cytują Ewangelię Mateusza, 4 rozdział, i mówią, że Jezus był kuszony tylko przez 40 dni i potem już nigdy nie był, bo nie ma o tym w ogóle wzmianki w Słowie Bożym, tak? A oni ciągle są dojeżdżani. Ciągle są dojeżdżani przez porządliwości swojego ciała, tak? Ciągle są kuszeni przez diabła. I po pierwsze ja uważam, że w ciągu tych 40 dni, które Jezus spędził na pustyni, które są opisane w Biblii, Jezus podjął bardzo ważne decyzje, tak? I dokonał bardzo ważnych, osobistych wyborów. Tam tak naprawdę On wziął i autorytet do końca nad swoim ciałem i nad swoją duszą, ale tak naprawdę rozpoczął taką w pełni dojrzałą służbę. Ale po drugie, absolutnie nie uważam, że to był ostatni moment, w którym Jezus był kuszony przez diabła. To, że nie zostało to opisane w Biblii, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Po pierwsze, to kuszenie Jezusa na pustyni, ono miało miejsce przed powołaniem w ogóle jeszcze pierwszych uczniów. Także żaden z pierwszych uczniów w ogóle nie mógł tego naocznie widzieć. To Jezus zdecydował się im o tym opowiedzieć. On się zdecydował opowiedzieć o tym im i zdecydował się opowiedzieć o tym nam, tak? Jak w praktyce przeciwstawić się diabłu właśnie i jak brać autorytet, tak? Po drugie, Jezus nigdy później, on w ogóle nie nadawał diabłu takiej rangi, jakiej nadaje mu dzisiejszy Kościół. Dzisiaj Kościół gloryfikuje diabła, mówiąc, jaki jest wielki. Jezus, on nigdy nie wynosił na piedestał tej obecności, tej towarzystwa diabła. Po prostu robił swoje, brał autorytet i robił swoje. Ale to nieprawda, bo religia znowu próbuje postawić, że jest człowiek, który jest kuszony i Jezus, który był tylko przez 40 dni, a później nie był, czyli wielki, niedostępny, generalnie Bóg. Nie, to nie. Po co o tym mówię? A dlaczego Jezus zdecydował się o tym opowiedzieć? No właśnie dlatego, tak? Żebyśmy sobie nigdy nie dali wcisnąć religijnych bredni, że jesteśmy takimi małymi żuczkami, które nic nie mogą, tak? Które nic generalnie nie mogą. Patrzmy na Mistrza. Patrzmy realnie na Mistrza. Patrzmy z tych wzorów, które On nam zostawił, tak? W jaki sposób
Byliśmy lekcje, w jaki sposób żyć i zwyciężać. Jest jeszcze druga rzecz, która też ostatnio mnie nurtowała i za chwilę o tym też powiem, związana z tym, jak żyć i zwyciężać. Chciałem się odwołać do Ewangelii Mateusza, do 10 rozdziału 16 wersetu. On brzmi w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej tak. Oto ja was posyłam jak owce między wilki, bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. Ja sobie postudiowałem ten werset i tłumaczenie, które jest mi bliższe, które wyczytałem z oryginału, jest takie. Oto ja was wysyłam jako owce otoczone dookoła wilkami. Stańcie się więc mądrzy i rozsądni jak węże i czyści i nieskalani jak gołąb. Przeczytam to jeszcze raz. Oto ja was wysyłam jako owce otoczone dookoła wilkami. Stańcie się więc mądrzy i rozsądni jak węże i czyści i nieskalani jak gołąb. Co to w ogóle dla nas oznacza? Kiedy, po pierwsze, kiedy chcesz realnie szerzyć królestwo, tak? Kiedy wchodzisz praktycznie służbę, nie dziw się, że zewsząd będą otaczały ci wilki. Oto ja was wysyłam jako owce otoczone dookoła wilkami. To tylko potwierdza, że w końcu zaczęło się realne działanie, że rozpoczęła się prawdziwa służba. To pierwsza ważna rzecz. Nie dziwmy się, że tak jest. Druga. Nie ulegajmy bodźcom naturalnym. Nie patrzmy na siebie w sposób taki naturalny, jako na tą bezbronną owieczkę, która na pewno w którymś momencie zostanie zjedzona przez któregoś z tych wilków. Mamy uwierzyć, że jesteśmy owcą superhero. Owcą, która zna głos swojego pasterza. Ale to się bardzo wiąże z tym, o co modliła się dzisiaj Agata, o co modlił się Artur. Z wiarą, że tak jest. Zaczynasz służbę. Stajesz dookoła otoczony wilkami. Kiedy jesteś w naturalnym, jesteś małą owieczką i zresztą widzisz tylko kły wielkich wilków. Kiedy chodzisz w ponadnaturalny, jesteś świadomy, jaką jesteś owcą. I nie dziwisz się temu, że te wilki są. Trzy. Co to dla nas oznacza? Pełna mądrość zamieszkała w naszym duchu, tak? Pełna mądrość. Narodziliśmy się z Bożego Ducha. Mamy dostęp do pełnej mądrości. Teraz naszym zadaniem jest wydobyć tą mądrość. Wydobyć tą mądrość w naszych duszach, w naszych codziennej postawie. Poprzez wiarę, poprzez uświęcanie naszej duszy. Wydobyć tą mądrość. I postępować mądrze i rozsądnie. No i czwarta bardzo ważna rzecz, tak? Mamy pilnować naszej motywacji. Co nami kieruje? Co nami kieruje? Zobaczcie, to jest... Stacie się mądrzy i rozsądni jak węże i czyści i nieskalani jak on. Ja... Dla mnie osobiście to było bardzo ważne, ponieważ ja wiele razy zastanawiałem się i rozważałem, gdzie kończy się mądrość, a gdzie zaczyna się manipulacja. Pytałem kilka razy, rozmawiałem na ten temat z Arturem. On mi powiedział swoje zdanie. Ja przyjmowałem, jak uznaję jego autorytet, to do końca jeszcze nie było takie w 100% moje, tak? Przyjmowałem, ale wróciliśmy teraz do Polski i ja dwa dni temu mówię, Boże, ja chcę mieć pewność w tym temacie. Chcę, żeby to było moje, ponieważ to często do mnie wraca. Właśnie Duch Święty skierował mnie na ten fragment, tak? Kiedy go pytałem, czy jest jakaś granica pozytywnej przebiegłości, tak? I pamiętając, że nie poruszamy się w humanistycznych definicjach, ani w religijnej czy w moralnej sprawiedliwości. Właśnie dzisiaj, kiedy studiowałem przez dwa dni temu to słowo, tak? Jakby pojąłem, przyjąłem taką prostą rzecz. Kiedy my jesteśmy w Chrystusie, a jesteśmy w Chrystusie, tak? Bo narodziliśmy się na nowo. Kiedy nasza motywacja jest prawidłowa, to ta mądrość i rozsądek, do której nawołuje w tym momencie, w tym fragmencie Jezus, one sięgają dużo dalej niż granice postawione nam dzisiaj przez religię, humanizm
i przez moralność. Zwróćcie uwagę na ten jeden fragment. Dlaczego akurat bądźcie mądrzy i rozsądni jak węże? I to zawsze rozciągało. To jest jeden z takich fragmentów, który nie wiadomo jak czytać, bo religia od razu to poważa. Co zrobił wąż? Co zrobił wąż w ogrodzie Eden? I nagle Bóg mówi, bądź mądry i rozsądny jak wąż. Wąż postąpił mądrze, miał spaczoną motywację. On miał spaczoną motywację, on miał złe cele, ale on postąpił mądrze. I teraz Bóg mówi, patrz na tego, miej czystą i nieskalaną motywację, czyli dbaj o swoje serce, ale bądź przebiegły jak ten wąż, bądź taki mądry. I w taki sposób działają. Kochani, my nie jesteśmy z tego świata. Nas ten świat nie ogranicza. Ja to dzisiaj pojąłem i chcę się z wami tym podzielić. Amen. 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 Cóż mogę powiedzieć? Kiedyś też z tymi dylematami walczyłem. Jeszcze byłem pożądym ziemią środkowym. Gdzie się kończy granica przebiegłości i mądrości? Granicą jest motywacja twoja. Motywacja. Taki przykład dam jeszcze, zanim zbierzemy pieniądze. Pewnie niektórzy z was to słyszeli. Jak kiedyś w czasie II wojny światowej pewien narodzony z Bożego Ducha człowiek, Francuz, ukrywał w swoim domu rodzinę żydowską. I przyszło gestapo i zapytało go, czy są tutaj jacyś Żydzi. I on powiedział, tu nie ma żadnych Żydów. Rozumiecie, o czym mówię? Tu nie ma żadnych Żydów. To się nazywa filozofia paradoksu. Ktoś, kto się troszeczkę filozofią interesuje, to wie, czym jest filozofia paradoksu. Dla tych z was, którzy nie wiecie, to was poinformuję, co to jest filozofia paradoksu, jak ją sobie łatwo obejrzeć w domu. Pomaluj jedną kartkę papieru z jednej strony na czarno. Weź ją w rękę i ustań przed swoim przyjacielem czy kimś z domu i zapytaj, jaki kolor ma kartka. On powie, czarna, a ty powiesz, nie, biała. Wszystko zależy od punktu widzenia. To się nazywa filozofia paradoksu, tak ładnie to nazwane. Intencja wyznacza granice naszej zaradności życiowej. Nie moralność tego świata. Ja będę któregoś dnia mówił o moralności, żeby to było zrozumiałe dla wszystkich ludzi. Ale to intencja. Intencja, jeżeli chodzisz z Bogiem, to masz możliwość posiadania zdrowych intencji. Ja na przykład dbam o swoje serce i mam zdrowe intencje, odważnie sobie poczynam i mam w nosie, co wszyscy dookoła o tym myślą. Ktoś mówi, ja się z tobą nie zgadzam. Ja mówię, to masz kolejny problem przecież. To ty masz problem, nie ja. Ja znowu pójdę i będę zwyciężał. A ty znowu pójdziesz na bezdroża. Tak nie będziemy mieli w ogóle myk życiowych. Po prostu, nie? To ważna rzecz. Ważna rzecz, żebyśmy ją zobaczyli.